W tym filmie chciałem powiedzieć o podobieństwach i różnicach między równaniami i funkcjami, dlatego że w równaniach zawsze, a w definicji funkcji często, występuje znak równości. No i być może dla niektórych z Was nie jest zawsze jasne, czy mamy do czynienia z równaniem, czy z definicją funkcji. Zacznijmy może od kilku przykładów, tak? Czyli powiedzmy x plus 5 równa się 0, x kwadrat plus 5 równa się 0, y równa się 2x plus 3 i f od x równa się 2x plus 3. No dobrze, czyli we wszystkich tych napisach występuje znak równości. Teraz, o ile chyba w tym pierwszym napisie nie ma wątpliwości, że my tu mamy do czynienia z równaniem, czyli chodzi nam o znalezienie takiej liczby x, która sprawi, że lewa strona jest równa prawej, czyli tutaj dosyć łatwo to znaleźć, x jest równy minus 5. I tutaj mamy tylko jeden taki x, czyli nie mamy tutaj do czynienia z żadną funkcją. No, podobnie tutaj chodzi nam o znalezienie takiego x, który uczyni tę równość, lewą stronę równą prawej stronie. No i tym razem takich x-ów w ogóle nie ma, x-ów rzeczywistych, prawda? Dlatego, że jeżeli wiemy, że kwadrat liczby rzeczywistej jest no, co najmniej 0, wobec tego, jeżeli dodamy 5, czyli lewa strona jest na pewno zawsze większa, równa 0, większa od 0 ściśle, prawda? Czyli to równanie w ogóle nie ma rozwiązań, nie ma takich x-ów. Tak tutaj nie jest być może do końca jasne, czy tutaj mamy y równy 2x plus 3. Czy to jest równanie, czy to jest definicja funkcji? No tutaj mamy jasną chyba sytuację, że tu mamy do czynienia z definicją pewnej funkcji f od x równa się 2x plus 3, no, ale tu występuje znak równości i tu występuje znak równości. Wobec tego jak to należy rozumieć? Otóż no, funkcja to jest przede wszystkim związek pomiędzy dwoma zmiennymi albo też reguła, która mówi, jak argumentowi przypisać wartość. Czyli jak już to było w wielu filmach o funkcjach, tutaj mówiliśmy, możemy sobie wyobrażać funkcję jako taką szufladkę, czy też taką tajemniczą maszynkę z dwoma otworami. Z jednej strony wrzucamy argument, a z drugiej wyciągamy wartość. Czyli tutaj to jest wzór, czasem funkcja jest napisana wzorem, prawda? Czyli ten wzór tutaj mówi dla danego x, jak znaleźć wartość funkcji. No i teraz czasem podkreśla się to, pisząc taki niesymetryczny znak równości, czyli znaczy po tej stronie dopisując takie dwukropki i to oznacza definicję, prawda? To oznacza, że lewa strona jest zdefiniowana przez prawą stronę, no i mówi, że jeżeli chcesz obliczyć wartość funkcji f w punkcie x, no to weź ten x, pomnóż go przez 2 i dodaj 3. Czyli tutaj wtedy to jest raczej opis pewnej procedury, pewnej czynności, którą trzeba zrobić z x, aby obliczyć f od x. No, więc funkcje często się definiuje przy pomocy znaku równości, bardziej precyzyjnie czasem się dodaje te kropki, no ale też funkcje mogą być zdefiniowane na przykład przy pomocy tabelki. No, żadnego znaku równości tutaj nie ma. To jest taka funkcja, prawda, argumenty to jest dzień tygodnia, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, no a funkcja śniadanie i tutaj mamy wartości tej funkcji, prawda, płatki, 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 jajecznica, płatki, płatki, płatki. No jest to dosyć monotonny jadłospis, ale każdemu dniu tygodnia jest przypisane tylko jedno śniadanie, prawda? Poniedziałek płatki, wtorek płatki, środa płatki, czwartek jajecznica, piątek płatki, sobota płatki, niedziela płatki. Czyli to jest definicja pewnej funkcji. Gdybym zmienił tę tabelkę w ten sposób, że w niedzielę bym napisał płatki i jajecznica, no to przestaje być definicją funkcji, dlatego że w niedzielę mamy dwie rzeczy na śniadanie, płatki i jajecznicę, a funkcja to jest coś takiego, co dla danego argumentu mamy tylko jedną wartość. No, często też definicje czasem, może nie często, tylko czasem, funkcje można zdefiniować graficznie, czyli rysując jej wykres. Tak? Tutaj mamy x, f od x, no i rysujemy pewną krzywą, taką czy prostą, prawda, tutaj. I teraz, jeżeli się pytamy o wartość funkcji w jakimś punkcie x0, no to trzeba odczytać, prawda, współrzędną tego punktu na wykresie, który jest nad punktem i to jest f od x0. Czyli w definicji funkcji występuje często znak równa się, ale nie zawsze. Czyli funkcja to jest związek pomiędzy argumentem i wartością, albo też możemy rozumieć, że funkcja to jest pewnego rodzaju maszynka, która właśnie argumentowi przypisuje wartość. No, sytuacja może nie jest taka prosta w tym przykładzie, tutaj w drugim, y równe 2x plus 3. Dlatego, że no, czy to jest równanie, czy to jest funkcja. Jeżeli
przepiszemy to, no jeżeli tak jest napisane, to możemy powiedzieć, no dobrze, mamy funkcję y jako funkcję x, y2x plus 3. Czyli możemy czytać jakby w tej formie, że weź x, oblicz y i mamy w ten sposób funkcję liniową. Ale możemy, prawda, to równanie przepisać w takiej postaci, niby to jest równanie równoważne i tutaj jakby nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z równaniem. No i tak jest, jeżeli mamy w równaniu kilka zmiennych. Na ogół jest tak, że jeżeli mamy w równaniu na przykład dwie zmienne, no to takie równanie ma wiele rozwiązań. No i teraz możemy się zapytać, jak wyglądają wszystkie rozwiązania tego równania, prawda? Y minus 2x minus 3 równe 0. W jaki sposób systematycznie znaleźć wszystkie pary x, y, które spełniają to równanie? No i to jest jeden ze sposobów, prawda? Widzimy, że jeżeli przeniesiemy wyrazy z x na prawą stronę i zapiszemy to równanie w ten sposób tutaj, no to mamy pewien sposób usystematyzowania tych równań. Widzimy, że dla każdego x, x może być dowolny, i teraz dla każdego x mamy dokładnie jeden y, taki, że para xy spełnia to równanie, mianowicie y równe 2x plus 3. Czyli innymi słowy, to równanie definiuje nam y jako funkcję x, w tym sensie, że wartości x i wartość tej funkcji 2x plus 3, wtedy taka para xy jest rozwiązaniem naszego równania. Ale takie równanie moglibyśmy przepisać w trochę inny sposób, prawda? Na przykład, czy też to równanie, prawda? Jeżeli przeniesiemy x na jedną stronę, czyli napiszemy y minus 3 równa się 2x. I teraz podzielimy obie strony przez 2, może jeszcze x przeniosę na drugą stronę, czyli x równa się y przez 2 minus 3 drugie, to widzimy, że teraz możemy pomyśleć o tym, że x jest funkcją y, że to równanie również możemy w inny sposób jakby usystematyzować nasze rozwiązania, weź dowolny y i tutaj i odpowiada dla każdego y istnieje dokładnie jeden x, mianowicie dany tym wzorem, prawda, taki, że para xy spełnia nasze równanie. Czyli widzimy, że jeżeli mamy równanie, które ma więcej zmiennych niż jedną, no to często jest tak, że to równanie definiuje nam funkcję jedną zmienną jako funkcję drugiej zmiennej.